Polacy to najliczniejsza mniejszość etniczna na Litwie. Według statystyk stanowią blisko 6% ludności tego kraju. Najwięcej Polaków mieszka właśnie w Wilnie. Tutaj też działa Związek Polaków na Litwie i Dom Kultury Polskiej, gdzie miała miejsce prezentacja świętogórskich kompozytorów. Inicjatywa spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem przez gospodarzy tego miejsca. Moim zdaniem każdy pomysł, który promuje polską kulturę, dla mnie osobiście jest pomysłem fantastycznym, godnym uwagi. Jak właśnie Dom Kultury Polskiej w Wilnie, jeden z celi ma promocję polskiej kultury, więc bardzo cieszymy się, iż ten koncert mógł odbyć się na naszej scenie w Wilnie. Koncert spotkał się również z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkających w Wilnie Polaków. Sala na kilkuset widzów szybko się zapełniła. Były owacje na stojąco i gromkie brawa dla artystów. Wzruszeni i zachwyceni. Bardzo piękny, przyjemnie, że była możliwość wysłuchać takich pięknych kompozytorów, takiej starodawnej muzyki i że ona zebrana w jedno miejsce i że piękny festiwal, już nawet 13 w tym roku, i że w Wilnie mógł odbyć się taki koncert, bardzo, bardzo dobre wrażenie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dobry koncert, dawno nie byłam na takim. Bardzo spodobało się, u nas tak mało takich koncertów było. Bardzo dziękuję. Bardzo miłe wrażenia, no tak, muzyka kościelna jest nam bliska, no to tak, naprawdę przepięknie. W koncercie wzięli udział Kapela Świętogórska, chór Kolegium Wokale z Poznania oraz znakomici polscy soliści od lat współpracujący przy realizacji koncertów na Świętej Górze. Marzena Michałowska, Jarosław Bręk i Sławomir Brąk. W programie znalazły się najciekawsze, zdaniem organizatorów, utwory z repertuaru świętogórskich kompozytorów i niespodzianka przygotowana specjalnie z myślą o wileńskiej publiczności. Otrzymaliśmy zgodę na wykonanie i na aranżację na chór, orkiestrę i solistów Ave Maria, modlitwę do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Józefa Wieniawskiego, brata Henryka Wieniawskiego, wielkiego kompozytora i skrzypka, i właśnie dzisiaj miało miejsce prawykonanie tej pieśni. Koncert przygotowało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej przy wsparciu Senatu, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i Instytutu Polskiego w Wilnie.